Witamy w murach największej szkoły ponadgimnazjalnej powiatu sępoleńskiego, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, w popularnym ekonomiku. Historia naszej placówki sięga połowy lat 40. ubiegłego wieku. W przyszłym roku świętować będziemy jubileusz 70-lecia istnienia szkoły. Liczne eksponaty znajdujące się na parterze, puchary, dyplomy, certyfikaty świadczą o znaczących osiągnięciach wielu pokoleń młodzieży. Nasza szkoła łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, której przejawem są bardzo dobrze wyposażone pracownie. Uczniowie mogą w nich zdobywać umiejętności w zawodach, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, a także wykształcenie zasadnicze zawodowe w klasie sprzedawców, kucharzy i wielozawodowej. Oferujemy także miejsca w internacie. Bogata oferta edukacyjna, możliwość zdobywania kwalifikacji w atrakcyjnych zawodach, profesjonalna kadra i stwarzanie uczniom możliwości rozwoju powinny stanowić dla absolwentów gimnazjum zachętę do podejmowania nauki w ekonomiku. Staramy się dobrze uczyć i wychowywać młodych ludzi, aby przygotować ich do wejścia w dorosłe życie. Technikum hotelarskie działa już 12 lat. Kształceni u nas hotelarze to uczniowie z pasją i z entuzjazmem. Organizowany co roku Dzień Hotelarza przynosi dużo radości i emocji. Od września 2014 roku młodzież może kształcić swoje umiejętności kulinarne w nowej pracowni gastronomicznej. Nowoczesna baza przyczyni się z pewnością do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, co ułatwi absolwentom poruszanie się po wymagającym rynku pracy. Przyszli technicy hotelarstwa i technicy żywienia i usług gastronomicznych odbywają praktyki zawodowe i staże w kraju i za granicą. Wspólnie z młodzieżą włoską stworzyli przewodnik turystyczny po swoich regionach. Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu nasze technikum uzyskało 10. pozycję w ogólnopolskim rankingu perspektyw. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach, powoduje, że zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech kwalifikacjach: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Znaczna część zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w trybie kształcenia praktycznego w formie ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego w 5 pracowniach informatycznych i profesjonalnego oprogramowania. Wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez ekonomistów? Chciałbyś pracować nad nowymi koncepcjami pozwalającymi zrozumieć funkcjonowanie rynku towarów i usług oraz rynku kapitałowego i pracy? Realizowany program przygotuje Cię do zawodu technik ekonomista w zakresie 2 kwalifikacji: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie rachunkowości. Naszych absolwentów spotykasz w bankach, urzędach, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach różnych branż. Chcesz zdobyć dowolny zawód w zasadniczej szkole zawodowej? Zapraszamy! Zapewnimy kształcenie ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe w zawodach sprzedawca i kucharz w siedzibie szkoły. Kształcenie praktyczne odbywa się w pobliskich zakładach pracy. Aktywni dla siebie. Pod takim hasłem od kilku lat prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego. Aerobik, step, nordic walking, zajęcia na siłowni, gry zespołowe stanowią część propozycji kierowanych do uczniów w czasie zajęć lekcyjnych. Zainteresowanym proponujemy sobotnie zajęcia pozalekcyjne, takie jak ścianka wspinaczkowa, pływanie, jazda na łyżwach, rolkach, spa, paintball. Wyjazdy finansowane przez szkołę cieszą się dużym powodzeniem. Dzięki zaangażowaniu młodzieży, kreatywności i aktywności nauczycieli wychowania fizycznego, szkoła otrzymała certyfikat ukończenia 1. edycji programu WF z klasą. Odnowiona aula szkolna jest miejscem wielu imprez, zarówno oficjalnych, jak i kulturalnych, tu na przykład walentynki. Biblioteka szkolna zapewnia przyjazne uczniom środowisko edukacyjne i wychowawcze w myśl hasła Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka. Nowoczesna biblioteka szkolna to miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych i kulturalnych. Świetlica szkolna Ekonomika to miejsce, które rozwija zdolności i zainteresowania uczniów, a także zapewnia im wypoczynek, stwarza warunki do integracji w klimacie radości i twórczego działania. Tu prowadzone są zajęcia plastyczne, które rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne uczniów, a także organizowane różnorodne wystawy. Ekonomik! Ekonomik! Moi drodzy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku to zespół szkół z blisko 70-letnią tradycją.
Od 1946 roku kształcimy młodzież w różnych kierunkach zawodowych. Szkoła nasza rozpoczęła swoją działalność od kierunków gospodarstwa domowego, budowlanego, gastronomicznego. Przez szereg lat nasz zespół funkcjonował jako szkoły ekonomiczne, handlowe. Od kilkunastu lat funkcjonują u nas kierunki informatyczne i hotelarskie. Prowadzimy również kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej. Aktualnie zapraszamy Was do technikum, które kształci w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Zapraszamy również młodzież do zasadniczej szkoły zawodowej w różnorodnych kierunkach, które funkcjonują w naszym systemie edukacyjnym. Oraz do szkół dla dorosłych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.